Szczepionka. Jeden z szefów Pfizera tonuje nastroje. Szczepionka firmy Pfizer. Dr Scott Gottlieb tonuje nastroje. Znak zapytania. Stany Zjednoczone będą musiały przejść przez najtrudniejszy etap pandemii koronawirusa bez szczepionki, ostrzegł w rozmowie z CNBC i dr Scott Gottlieb, były szef Agencji Żywności i Leków, jeden z dyrektorów firmy Pfizer. W poniedziałek 09 listopada, amerykański gigant farmaceutyczny Pfizer ogłosił, że szczepionka, którą opracowuje we współpracy z niemiecką firmą BioNTech, wykazuje 90% skuteczności w zapobieganiu chorobie COVID-19. Dr Gottlieb zwrócił uwagę, że temat szczepionki tak naprawdę dotyczy 2021 roku. Jeśli chodzi o to, kiedy będzie ona szeroko dostępna, myślę, że nadal istnieje nadzieja, że możemy mieć szczepionkę w zasadzie pod koniec drugiego kwartału, być może w trzecim kwartale. Chcielibyśmy mieć dostępną szczepionkę przed jesiennym sezonem COVID w 2021 roku, wyjaśniał dr Scott Gottlieb. Przed nami trudny czas. Stany Zjednoczone wciąż ustanawiają dzienne rekordy nowych przypadków koronawirusa, w związku z tym dr Gottlieb stwierdza, myślę, że musimy pamiętać, że mamy przed sobą być może krótki, ale bardzo trudny czas. Pfizer i BioNTech spodziewają się wyprodukować do 50 milionów dawek szczepionki w tym roku i do 1,3 miliarda dawek w 2021 roku. Dla uzyskania odporności wymagane są dwie dawki na osobę. Nadzieja na przyszłość to znaczący wynik, bardzo znaczący, przekracza oczekiwania wynikające z analizy okresowej. A jeśli dane się utrzymają po ostatecznym odczycie z pełnego badania klinicznego, myślę, że na końcu tunelu jest światło, powiedział dr Scott Gottlieb. Powinniśmy przyjąć tę pozytywną wiadomość i zdać sobie sprawę, że przed nami może być znacznie lepsza przyszłość, dodał. Koronawirus na świecie. Jak podaje CNBC, według danych zebranych przez Johns Hopkins University na całym świecie jest około 50,5 miliona potwierdzonych przypadków koronawirusa, a ponad 1,2 miliona osób zmarło. Prawie 10 milionów tych infekcji i ponad 237 500 zgonów miało miejsce w USA.